Siema, siema, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym odcinku. W końcu udało mi się wczoraj dorwać kabelek, więc dzisiaj możemy sobie w końcu nagrywać kolejny odcinek. Jak widzicie, przez ten tydzień nazbierałem 7000 diamentów i mam też sporo scrolli, więc sobie od razu na starcie zalosujemy coś. Patrzcie, ile mam też. Tu mam 10 i 18. Jak mówiłem, będziemy losować sobie świetlistych, nie? Cały czas. I też jak wam ten... Jak mówiłem, będziemy kupować tego Artura. Troszeczkę się zastanawiałem, nie byłem pewien, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, się będąc szczerym, to na początku jest średnim pomysłem. No ale tak sobie wymyśliłem, to będę tak robił, więc będę się tego trzymał. Zobaczymy, co z tego będzie. Zresztą to jest to i tak konto takie, wiecie, dla zabawy tylko, więc nic się nie stanie. Znajomych mam prawie full, więc mogę sobie teraz wszystko zbierać. Pozbieram wszystkie ten. Co do jeszcze tych do tego wydarzenia, to powiem wam, że nie udało mi się zrobić dwóch rzeczy. Połączenia, nie połączenia, tylko wsadzenia ludzi do bohaterów, do kryształu rezonansu, bo jeszcze mi się nie odblokował. I nie zrobiłem tego, żeby ukończyć czwartą kampanię. Z wiadomych przyczyn, nie? Bo nie robiłem w ogóle nic, tylko robiłem misje dzienne i to w sumie tyle. No to jest ten event. Belindę mam, wsadziłem ją do składu. Powiem wam, że mam problem z labiryntem troszeczkę. I mam też dużo tych kamulców. Mam troszeczkę problem z labiryntem, bo nie mam kryształu rezonansu, mam tylko tą piątkę postaci, nie? I musiałem się męczyć, ale dają radę, więc nie jest tak źle. Jest problematycznie, ale nie jest jakoś mega źle. Zapomniałem wziąć wczoraj tą nagrodę. Dobra, zaczniemy sobie od losowania. Może zaczniemy od kamulców najpierw, weźmiemy fioletowe, albo nie, zrobimy od niebieskich, zobaczymy, co mi poleci ciekawego. Arden dwa razy, najlepsza postać w grze, ten. I teraz zobaczymy fioletowe, co będzie ciekawego. O kurde! Masakra, powiem wam, że to jest coś pięknego na początku gry. Takiego dropa nigdy nie miałem, ej. What the hell, co to się stało? Dobra, coś pięknego. Powiem wam, że jestem ten. Tego się nie spodziewałem, nie? Masakra. Dobra, to wiecie, co zrobimy? Wywalimy Eirona i dowalimy Kazarda. Tak mi się wydaje. Chociaż czekajcie. Chociaż Szemira z przodu raczej jest bezsensowna na tym poziomie. Więc chyba dobrym tym będzie wywalenie Eirona. W sumie on i tak zupełnie nic mi nie robi, więc... Tak zrobimy, zresetujemy tego Eirona i damy Kazarda. Co prawda Kazard będzie tylko na chwilę, bo no to jest jednak postać, którą trzeba losować u astrologa. Dobra, mamy świetlistych i powiem tak, liczę na Rosalinkę, liczę na Rowana, liczę na Gwynę, co zobaczymy, no i na Ludzka ewentualnie. Zobaczymy, czy będzie coś ciekawego z tego. I pyk, lecimy. O, od razu. O, i pięknie, kurde. Jest wszystko to, jak chcę, nie? Masakra, nie wiem, co się dzieje z moim szczęściem. Później się to odbije pod koniec miesiąca u astrologa, nic mi nie poleci. Dobra, mamy Gwinet. Coś pięknego. O, i kolejne. I Lucek. Rosalinka, nie, masakra. Dobra, czyli dostałem 3 świetne postacie w ciągu 5 minut. I to mi się podoba, panie i panowie. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o frakcyjne. Zaraz coś obmyślimy, jakiś składzik fajny. I teraz weźmiemy się za zwykłe skroliki. Jeszcze sobie rzucę okiem, czy mam wszystko dobrze ustawione. Dobra, lecimy. Jak myślicie, co będzie? I będzie jeszcze gwarantowana ta... Pyk. Będzie coś? Chyba nic nie będzie. Nie, nie. No cóż, ale mam jeszcze diamenty, więc wiecie, możemy sobie szaleć. No, za dużo szczęścia miałem na początku. O, cóż to? O, Gwynet kolejna, kurde, co tu się dzieje? Co się stało, ej? What the hell? Kolejna elita? Masakra jakaś. Solis też jest całkiem spoko, też bardzo fajna postać. Ten jej przywołaniec może nawet służyć troszeczkę jako tank. On jest coś jak totem od Numisu, mniej więcej, który jeszcze atakuje.
Soli spoko. Powiem wam, że mam taki fajny skład, że teraz nie wiem co zrobić, nie? Mam dylemacik. Dobra, i zostały jeszcze. I jeszcze kolejna. Ten. Kolejna elitarna postać u świetlistych. Dobra, bierzemy świetlistych. Oczywiście najlepszy wybór. I teraz Lucek, patrzcie na to. Masakra, co tu się stało teraz. Jakbyście chcieli jakąś postać, żebym wam wylosował, to piszcie do mnie. Jak widzicie, tak jak powiem, tak się dzieje, więc jestem idealną osobą, abym wam losowała postacie. Dobra, i teraz za ten. I patrzcie, teraz jeszcze jedna elita poleci. Ale by było, co nie? Nie, aż tak dobrze nie ma, niestety. Dobra, mamy dużo postaci, które możemy połączyć. Bardzo dużo postaci. Zrobimy, niech nam sam automatycznie połączy. Dobra, niech będzie. Gwinnett od razu wlatuje do składu. Arden, jak najbardziej. Arden, świetna postać, polecam ją trzymać na późniejsze etapy. Pięknie. Masakra, nie? Masakra, co tu się stało? Pięknie. Dobra. W sumie wiecie co? Potrzebuję dwie ten. No to sobie nazbieramy. Widzę, że tu już ten Mirael będzie. I zrobimy tą Gwinnett na legendę od razu, nie? Pięknie. Co tutaj mamy? Nic ciekawego. Tutaj w sumie mamy Solis i Irona. Tutaj nic i nic. A jeszcze mamy tego Kazarda. Masakra. I teraz myślę, jak ten team zrobić. Cholera. Dobra, na razie odpalmy. Odpalmy labirynt. Niech będzie. Dobra. Ogólnie jak odpalicie labirynt, a później ulepszycie postacie, to one będą słabsze. Znaczy się słabsze te postacie w labiryncie będą. Bo on się jakby ustawia do tego, jaki macie aktualny skład, nie? Czyli jak wiecie, powiedzmy ja mam postacie na 5 poziomie i mają tam 1000 powera i odpalę labirynt, a później te postacie ulepsze, to one będą mocniejsze niż labirynt jest ustawiony, nie? Teraz jest event na podwójne nagrody z tego, więc mega spoko. Na tym poziomie 300 proszków to jest coś pięknego, tylko niestety nie mam postaci, aby je wysłać, także lipa. Niepotrzebnie się podjerałem na 5 sekund. Dobra, zrobiłem coś takiego. Wymaksowałem Lucka, wymaksowałem Wukonga, wymaksowałem Szemirę i zrobiłem Rosalinkę na 53. Chciałem na 61, żeby wszystkie skille odblokować, no ale się nie udało i Kazarda zrobiłem na 6. Nie patrzcie na to, że nie są wszystkie postacie zrobione. Wystarczy w sumie Wukong i ta Szemira, żeby zrobić całą tą kampanię, więc nie będzie żadnego problemu. Biorąc pod uwagę jeszcze, że nie grałem. Nie robiłem tego przez tydzień, tylko zbieram expa, więc mam troszeczkę wyższy level niż powinienem i myślę, że na luziku to całe zrobię. Także do zobaczenia zapewne na ostatnim bossie. Dobra, dochodzimy już do końca. Powiem wam, że w trakcie tych walk pomyślałem sobie, żeby zrobić w ten sposób. Ogólnie to nie chcę po raz kolejny grać Szemirką, więc pomyślałem, że ją po prostu zresetuję. Dam Gwinnett, w ten sposób będę miał fajny bonusik frakcyjny. I w sklepie labiryntu zamiast kupować Artura, skupię się na tym Wukongu. Zobaczymy, jak on sobie później działa w późniejszych etapach kampanii. A później jak zrobię kilka postaci na Mityka, to wtedy zainwestujemy w Artura i połączymy go z tą postacią, nie? I wtedy zrobimy mu przedmiot sygnowany i on będzie sobie świetnie działał razem z Gwinnett. Tak sobie uznałem, myślę, że to będzie spoko pomysł. Możecie w sumie napisać w opisie, możecie napisać w komentarzu pod filmem po prostu, co o tym sądzicie. Jak dla mnie to jest całkiem spoko pomysł i będzie w sumie coś innego niż zwykle, nie? Zawsze przeważnie ludzie grają tym Szemirką. I pomyślałem, że zrobimy coś innego po prostu. Będziemy sobie testować. Ogólnie powiem wam, że zajęło mi, jak nie wiem, jakieś niecałe 10 minut, żeby dojść do tego bossa. Wszystkie walki trwają 10 sekund, coś w tym stylu. Po prostu klikam 10 sekund, klikam 10 sekund i tak cały czas, przez całą tą kampanię. Myślę, że dzisiaj nawet zrobimy dwie kampanie.
pójdziemy troszeczkę dalej. Będzie więcej scrolli, może jakaś fajna postać będzie też z kampanii. Już nie pamiętam, co to jest na tych niższych kampaniach. I sobie troszeczkę polosujemy. No i będzie też więc większy bonus ze skrzynki, nie? Będziemy więc expa dostawać. I szybciej postacie zrobimy. I będę mógł też podbić teraz postacie na wyższy poziom, bo aktualnie mogłem tylko na 80, bo był limit kampanii. Powiem wam, że nigdy się z tym nie spotkałem. Pierwszy raz coś takiego. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Powiem wam, że troszeczkę mnie boli u ludzka to, że w późniejszych etapach on ma coś takiego, że jak postawi tą swoją tarczę, to kiedy ktoś go atakuje, to on szybciej ładuje swoją energię. I na tych niskich etapach tego nie ma. A plus jest taki, że Rosalinka za nim biega, więc shieldzie co 5 sekund. Także myślę, że nie będę miał żadnego problemu jeszcze z kilkoma kampaniami. Nawet jeśli mam niższy poziom, mam takie fajne postacie, że myślę, że same one wykierują to wszystko. Rosalinka bardzo dużo zmieni. I kryształ rezonansu mi się odblokuje, więc zwalniemy tą Gwinę do tego. Finałowy boss? Final battle. Oni jeszcze nie mają wszystkich umiejętności nawet. Więc troszeczkę smuteczek. Nagród nie brałem, więc będziemy mieć losowanie. Być może nawet dwa naraz. Zobaczymy. Dobra, pięknie. Udało się czwartą kampanię ukończyć. Troszeczkę tydzień za późno. Dobra, idziemy dalej. Jeśli dobrze pamiętam, to na piątej kampanii zaczyna się pojawiać Brutus. I pamiętam, że jak gra wystartowała, to był problematyczny. Ludzie mieli bardzo ten... Mówili, jaki Brutus jest OP. Nie mega niezbalansowana postać. Powinni go znerfić. A później co się okazało, to, że postacie u przeciwnika są zdecydowanie mocniejsze niż te postacie w naszych składach. Dobra, jak my to zrobimy? Kurde. Wiecie co, dam Solis. Dam Solis, spoko jest. Dam Solis. O, i tutaj jeszcze diamenty za darmożkę. Kurde, to mi się podoba. Dobra, pozbierałem wszystko, strasznie dużo diamentów. Na luzie będzie kilka losowań. 3600, masakra. Dobra, co ja miałem zrobić? Kupimy tego Wukonga w sklepie. Ile zostało? 22 dni do resetu. Dobra, zainwestujemy w tego Wukonga. Zobaczymy, jak on będzie działał później. I już mam prawie kasę na kolejnego. Myślę, że resetować nie będę, po prostu poczekam i zobaczymy. Nie ma sensu marnować diamentów. Dobra, pozbieramy wszystko. Walimy tego Wukonga, od razu go zmieszamy z tamtym naszym. Weźmiemy wszystkie misje. Muszę w arenie ustawić postacie. 4 scrolle tylko, lipa trochę. O panie, ile diamentów. Masakra. Dobra. A czy na tym poziomie będzie scroll do resetu? Nie ma. Dobra, losować będzie znowu dużo. Coś pięknego. Dobra, wymaksujemy tego Kazarda, bo on będzie mega użyteczny. 80 level mu wbije, tak jak reszcie. Chociaż wiecie co, wbije mu 61. I Rosalinka też wbije 61, żeby miały wszystkie skille odblokowane, nie? Dobra, ulepszyłem wszystkich. Cały ekwipunek z Szemirki dałem na tego Kazarda. W międzyczasie oczywiście Bluestack zdążył mi skraszować 15 razy, nie wiadomo dlaczego. I później jeszcze będę miał jeszcze jedną postać na Elicie Plus. To zresetuję wszystkie postacie. Wszystkie te postacie zresetuję i ulepszę te na Elicie w Plus. I w ten sposób będę mógł ulepszyć resztę na wyższy poziom, nie? Niż aktualnie mogą. Dobra, zrobimy sobie jeszcze losowanko jakieś. Czekajcie, coś tu jeszcze mamy do odebrania. Aha. Będę mógł sloty odblokować. Na razie mi to nie jest potrzebne zupełnie. Dobra, lecimy kolejne losowania. Mamy 15 scrolli. To teraz tak. Co mi poleci, jak myślicie? Ja coś czuję, że poleci kolejna Gwinet. Nie wiem dlaczego. I Lucek. Coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, nie? Takie mam przeczucie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje przeczucie. Mam jeszcze diamenciki. Let's go. I co teraz? O, elita.
nowa postać, Brutus, Antandre, też spoko. Całkiem okej postać. Dzisiaj bardzo dużo elit. Kurde, nie mam tych. Kawałeczek. Już bym miał. Dobra, wiecie co? Nie wiem, co będziemy robić. Może pójdziemy zobaczyć na bossy gildiowe. Jak tam z Depsem. Aha, zapomniałem jeszcze zmieszać tego. Wukonga. Oho, patrzcie na to. Będziemy robić Gwinnett na legendarny poziom. Tak szybko. Masakra, to jest chyba najszybsza moja legendarna postać. Dobra, robimy tą Gwinnett z Mirael i z Hogana. Pięknie. Potężna wojowniczka Gwinnett. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Chyba nie, to było na tyle. Pierwsza legenda. Pięknie. Wiecie co, ustawimy sobie Kazardę tutaj na tym, na awatarze. Pyk, gdzie jest Kazard? Niech wiedzą, nie, że mi się trafiło na takim niskim poziomie. Niech zazdroszczą frajerzy. Kolejna achievement. Coś jeszcze tutaj do odebrania. Diamenty. Nie diamenty, tylko te kamienie. Dobra, weźmy się za bossy gildiowe. Pierwsza walka z Wrizem. Zrobimy w ten sposób. Nara, nara, nara. Pyk. I pyk, miałem wyrzucić tą szymirkę. Coś w tym stylu. W sumie obojętnie gdzie dam. I tak ta Rosalinka pójdzie do Ludzka na ten moment. Pamiętam na początku, jak zaczynałem grać, to grałem na ten i bez tego, żeby odpalać ulti od Ludzka w odpowiednim momencie, tak żeby zniwelować ulti od Wriza, nie? Ale powiem wam, że mam to w dupie teraz. Niech się dzieje co chcę. Wcześniej mi zależało, wiecie. Zależało mi na tym, żeby mieć dobrego depsa, żeby być na topce w mojej gildii, ale później jakoś przestało mnie to interesować. Już mam o wiele większe obrażenie niż wcześniej. Tak z dwukrotnie większe. Minus taki, że jeszcze ten Lucek nie leczy z tej swojej tarczy, więc wiecie, jest troszeczkę useless na tym etapie. Ale prawie 500 000 jest. Czekajcie, bo nie odpaliłem dwukrotnej tej prędkości. Wszystko dzięki Rosalince, bo odpala shieldę temu Ludzkowi. Wukong spoko postać, bo właśnie jak odpali swoje ulti, to jest niewrażliwy przez dłuższy okres. Całkiem spoko. Prawie 600 000. Nieźle. No tym razem większe niż wcześniej. Prawie 700 000. Zobaczymy jeszcze, jak na Sorenie będzie. Na Sorenie zapewne walka będzie trwała tam 5 sekund. Nara. Albo może być w sumie. Powiem wam, że podoba mi się ten składzik. Szkoda tylko, że Kazarda nie będę mógł dłużej używać. Bo to jest naprawdę bardzo fajna postać. Dopiero w endgame będę go losował. Chyba, że troszeczkę zrobimy inaczej. I w momencie, kiedy odblokuje mi się astrolog, to zamiast losować postacie zwykłe, to będziemy losować te postacie, wiecie, premium. I może to będzie całkiem spoko pomysł. Jestem, powiem wam, skłonny spróbować, nie? Tak wiecie, tylko żeby przetestować po prostu, dla jaj. Dobra, ile było obrażeń? Nie zwróciłem uwagi w sumie, zagadałem się troszeczkę. Dobra, udało się 300 000. Powiem wam, że nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, zupełnie nie mam porównania. Zobaczmy, jak tam umie moje ziomeczki w gildii. 100 milionów. 500 milionów. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o ten. Wiecie co, myślę, że zrobimy sobie jeszcze labiryncik. O, zobaczymy, jak mi pójdzie na ręce z tym składem. Jestem mega ciekawy. Nara, nara, nara. Pyk, pyk, pyk. Eluwina, damy tak i tak. I wpytę. Dobra, i zobaczymy teraz. Jaki on ma tutaj składzik? Zobaczmy, co on tutaj ma ciekawego. No. Brutus, ten, bliźniaki. No. Jestem skłonny zaryzykować. Zaryzykujemy, co mi tam. Jestem w stanie zaryzykować. Zobaczymy, jak mi pójdzie. W ten sposób zrobimy. Let's see. Ma prawie dwa razy więcej powera.
Ale ja jestem potężniejszym wojownikiem od niego. O kurde, dostałem od Gwyneth i Alivedar czy Roma. No cóż, to było na tyle. Nie byłaby zbyt długa walka. Dobra, trzy walki mamy zrobione. Codziennie sobie robię trzy walki. I to tyle w sumie. Wiecie co, może zrobimy teraz labirynt i później weźmiemy się za wieżę, nie? Coś w tym stylu. Być może uda się jeszcze losowanko jakieś ciepnąć. Co my tu mamy ciekawego? Oscar. Tutaj w sumie nikt. Tutaj Cecilia, spoko. I tutaj też w sumie Oscar i Fox. Fox też jest całkiem okej. Ale raczej nie będę żadnych postaci brał. Zbliżamy się do ostatniego bossa. Powiem wam, że nie wiem co się dzieje z tym Bluestacksem, ale ponownie mi skraszowało. Troszeczkę mnie to denerwuje. Co do walk, to powiem wam, że trwają tam 3 sekundy i koniec, nie? Strasznie śmieszne to jest. Zobaczycie zresztą, jak szybko się kończą. Zobaczcie, że zacina, ale przeważnie jak odpalam Bluestacks od nowa, to ten, to przez jakiś czas się zacina, musi się wszystko jakby wgrać. No i widzieliście, że trwało to chwileczkę. Kurde, nie wiem co więc, bez szału tu jest. Wezmę to, nie wiem, zawsze jakieś leczenie. Biorąc pod uwagę, że żadnego healera nie mam, to zawsze coś. Co prawda Rosalinka jakoś tam healuje, ale nie jest to jakoś sporo. No i w sumie Lucek też, ale takiego wiecie, 100% healera to nie mam. Gwyneth jest bardzo spoko, jednak muszę jej troszeczkę podbić siłę, bo o, walka trwała sekundę. Dwie sekundy dokładnie. Muszę jej podbić siłę, bo weźmiemy to. Chociaż nie, wiecie co? A weźmiemy to. Bo Rosalinka jeszcze biega do Lucka. Dobra, zobaczymy co mamy na drugim piętrze. Ciekawego. W sumie Artur i Brutus. Tutaj nic. Estrilla w ogóle dostaje reworka. Razem z Lyką. I tutaj też nic. To się pojawi dopiero u nas, nie wiem, w kolejnym patchu. Boże, w kolejnym patchu, w kolejnym tygodniu. Dobra, lecimy dalej. Dobra, dochodzimy do ostatniego bossa. To jest przedostatnia walka praktycznie. I wszystkie walki wyglądają dokładnie tak samo. Rozpoczyna się walka, padają 2 sekundy i idziemy dalej. Masakra jakaś. No tutaj jest troszeczkę... To jest najdłuższa walka w tym labiryncie. Najdłużej trwała. Najkrótsza była ta ostatnia na pierwszym piętrze. Dosłownie 2 sekundy. To była najdłuższa. Dobra, bierzemy to. I czeka nas... Czekajcie, to jest drugie piętro, czy trzecie? Drugie. Wiem, że to tak szybko leci, że nie zwracam uwagi już, nie? O, mamy Atalię. Atalia tutaj będzie ostrym zawodnikiem. Czy... Kazard jest mega spoko, nie? Taka Szemira z niego. Bo różnica taka, że się nie leczy, ale za to ogłusza przeciwników, nie? Dobra. Wiecie co? Weźmiemy sobie to. Kokony całkiem spoko. Zawsze te parę sekund nie atakują, nie? Dobra, co my tu mamy? Ostatni ten. Ukio. O. Nic ciekawego. Dobra. Dobra, zbliżamy się do ostatniego bossa. Powiem wam, że tu jest troszeczkę trudniej. Co prawda nie jest jakoś, wiecie, problematycznie. No ale nie padajmy już tak szybko. No ale i tak, patrzcie jaka różnica w obrażeniach jest, masakra jakaś. Tak jak wam mówiłem, jak odpalicie sobie labirynt i później podbijecie postacie na wyższe poziomy i tak dalej, wiecie, zmienicie im gear na lepszy, ulepszycie wszystko, to później labirynt będzie łatwiejszy. Na początkowych etapach to jeszcze ma sens, a później to już... To już niestety nie działa. Skregy. Ogólnie dropnął mi ten relikt, który daje 15% więcej defa za każdego świetlistego. I ten. To teraz weźcie pod uwagę, że mam Kazarda, który daje 30% i mam trzech świetlistych, którzy dostają po 15%, nie? Czyli praktycznie przeciwnicy nie zadają mi żadnych obrażeń. Podoba mi się to. Minowa walka. Muszę właśnie podbić tą Gwyneth, żeby miała większy deps, żeby ta Rosalinka do niej szła. I będziemy mieć wszystko fajnie ogarnięte wtedy.
No spoko obrażenia. Ewentualnie może też do Kazarda iść, nie? Większe też obrażenia będą. Dobra, mamy diamenty. Możemy zrobić sobie losowanko. I myślę, że na losowanku zakończymy dzisiejszą przygodę z Arenką. Zrobimy sobie wszystko. Chociaż w sumie wiecie co? Zostawię. Po co mam to brać? Ewentualnie skrzynki. A resztę sobie zostawię. Jak będę potrzebował, to sobie otworzę, nie? Zawsze wtedy dostanę więcej. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wraz z postępami w kampanii dostajecie więcej nagród z tych skrzynek, nie? Także warto otwierać dopiero wtedy, kiedy potrzebujecie. O, Grezul. Całkiem spoko. Też całkiem okej tank. Zwłaszcza po wbiciu go na poziom mityczny, bo wtedy jego szkielety go leczą, kiedy umierają. Mega spoko. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze tutaj. Może będzie nawet losowanie za scrolle. Nie jestem pewien, ile mi tam zostało. Być może będzie losowanko. O, mamy expik. Dobra. I ostatnie losowanie. Samoniki. Zobaczymy, co poleci. No niestety, jest jeszcze 4 scrolle. Dobra, jak myślicie, co poleci? Co będzie dobrego? Ja liczę na Gwinet i na Ludzka. Zobaczymy. O, mamy elitę. Cóż to będzie? Poleciały mi wszystkie najlepsze postacie w jeden dzień. Coś pięknego. To jest masakra jakaś, nie? Co się dzisiaj wydarzyło w tym odcinku. Komplet postaci mam. Komplet najlepszych postaci. Kolejna elita. Tym razem. I Tassi. To jest masakra, nie? I kolejna elita. Nemorka. Nemorka też jest spoko. Ona jest całkiem okej na początkowych etapach jako tank. Wiecie co? Aż walne screena normalnie. Aż ciepne screena. Dobra. Okej, panie i panowie, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jutro sobie pociśniemy kampanię dalej. Wiem, że miałem zrobić wieżę, ale powiem wam, że już mam ponad godzinę nagrywania i myślę, że to jest troszeczkę za długo, więc zajmiemy się tym jutro. Być może znowu będzie jakieś owocne losowanie. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie, ho.